dniu wczorajszym jesteśmy tacy jakiś odnowieni, w sercach naszych płynie miłość inna do każdego człowieka, do Boga i to ma wszystko wymiar dziękczynienia. Dziękczynienia za to, że z naszego narodu wyszedł nowy święty. A tutaj mi się tylko przypomina, że chcę podziękować właśnie wam, Panią. Pamiętacie doskonale 78 rok, 16 października. Odprawiałem, ksiądz Kwiecień doszedł, Rysio, który już jest u Pana, doszedł i mówi: ogłoś Polak papieżem. Moi drodzy, wtedy żeśmy płakali z radości. I był drugi moment w Staszowie, żeśmy płakali z bólu 13 maja 81 roku. Ale z tego bólu narodził się Kościół Świętego Ducha, który dzisiaj jest świątynią i sanktuarium świętego Jana Pawła II. W jednym życiu, w jednym pokoleniu, Pan Bóg nas, kochani, musimy to ciągle sobie powtarzać, obdarzył nas wielką łaską. Tak jak dzisiaj powiedziałem w kościele, taka furteczka otworzyła się w niebie i pytają nas, skąd? Ze Staszowa. Proszę bardzo, do Jana Pawła II. Bo ten kościół, moi drodzy, był wybudowany w modlitwie, w cierpieniu, w wielkim oczekiwaniu przez 40 lat. I dzisiaj my jesteśmy szczęśliwi, że taka świątynia jest. Prosimy, Pani Matko. Nie jest na miejscu. Dlatego się bardzo cieszę, bo ten człowiek wiele rzeczy napisał, wiele był. Wszystko jest entuzjastą. Podobnym do Jana Pawła II, który tą swoją ziemię kielecką, świętokrzyską uwidacznia w pozycjach książkowych, których wydaje mnóstwo, a wiem, że już napisanych jest 350. Gdzie my, zjadacze chleba, potrafimy takimi liczbami operować? A więc szanujmy tych ludzi, którzy coś robią, aby po nas pozostało. Ale całą zaletą i wszystkim tym, że Maciej jest takim, to jest zasługa jego żony, że ona z nim wytrzymuje i pozwala mu na wszystko. A ten pisze tylko. Niech nie ma co robić. Naprawdę niech Bozia błogosławi wam w waszej rodzinie, w waszych poczynaniach. Doktorowi szczęść Boże w naszym spotkaniu staszowskim. Amen. Oddaję głos. Jestem grzeczny. Jak zwykle poczułem się w klimacie staszowskim w obecności księdza proboszcza. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że to jest pierwsze tego typu spotkanie, które będzie owocowało, czy zaprocentuje prezentacją w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy książki o budowniczym sanktuarium diecezjalnym Jana Pawła w Staszowie, mianowicie o proboszczu Brałacie Henryku Kozakiewiczu. Myślę, że to jest główny powód, dla którego on mnie tutaj zaprosił. Pokażę tylko na razie okładkę tej książki, która, tak, możesz to, nie magistrze, zdejmować, to jest pierwszy, który to ujmuje, powiedzmy utrwala. Książka nazywa się W służbie Kościoła i Ojczyzny. Jej wielkość, jej powiedzmy objętość to jest tak jak tego albumu, bo jest już ona oddawana do druku. Dlatego, że proboszcz Kozakiewicz, dawny proboszcz, znany tutaj w środowisku, obchodzić będzie w czerwcu jubileusz swojego kapłaństwa. I z tej okazji właśnie tego 50-lecia, aż to jest taka data ważna, bo mnie 50-lecie grozić może za 3 lata pożycia małżeńskiego. Więc powiedzmy, wiem, co to jest 50 lat
być wiernym, tak jak ksiądz Kozakiewicz, prawda? starał się być wiernym Kościołowi, tak ja starałem się być wiernym zasadom, Bóg, honor, ojczyzna. A że nie zawsze może, choć na tym jeszcze te 3 lata brakuje, żeby się jeszcze bardziej zdecydować. Ale mówiąc zupełnie już w tej chwili nie poważnie, tak, pierwsza część też nie była, przecież też była poważna. Powiem tak, jestem autorem 44 książek. No może książki to za duże słowo, oczywiście prałat Kozakiewicz przesadził z tymi 350, ta jego pozycja będzie 324, ale jak opatrzność pozwoli, Bóg da i święty. Od wczoraj Jan Paweł, któremu przecież ta pozycja jest oświęcona, będzie nam sprzyjał, to być może, że ta 350 pozycja ukaże się już w przyszłym roku, bo takie są zamierzenia. Jak nie, to przed naszą 50-leciem naszego, czyli Złotymi Godami, prawda, pewnie już zacząłem ten cykl, o tym za chwilę powiem. Cykl wspomniany, który i Państwo też będziecie, w którym, o którym za chwilę powiem, ale najpierw ta pozycja, bo ona mnie tutaj, ona spowodowała, że prałat mnie tutaj do Państwa zaprosił, mimo że 10 lat jestem poza Staszowem, właściwie to już jest 11 lat, poza zespołem szkół pana Grabowskiego z młodzieżą, nikt jak do tej pory nie kwapił się, żeby mnie zaprosić do Grodu nad Czarną. Przepraszam, ja mówię o tych sprawach otwartym tekstem i w związku z tym, jak Państwo wszyscy znacie, z tego mnie chyba pamiętacie, raczej z powodu tego, że mówię często i powiedzmy głównie prawdę, dlatego może nie jestem chołubiony przez kręgi, które przychodzą, odchodzą i zapomina się o nich, prawda? To my wiemy, te mechanizmy znamy. Powiem tak, jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że tu jestem wśród Was i mogę te swoje 5 minut takiego rachunku sumienia przekazać pod wpływem wczorajszego wielkiego święta kanonizacji Jana Pawła. Ja też mam swoje przemyślenia na ten temat, też mam swoje refleksje. Jak będzie czas, to może parę słów temu też poświęcę, powiem. Więc muszę zacząć od tego, że ja przyjechałem, zacząłem pracę w Staszowie dokładnie rok wcześniej, niż tu zjawił się w czerwcu, to właśnie latem 76 roku przybył z Nowej Słupi. Nie z Nowej Słupi, muszę się, widzicie, posiłkować, bo jeszcze jego wcześniejszych wikariatów, chociaż napisałem już o tym, to tak dokładnie, tak, ze zwolenia latem 76 roku, to był już kolejny wikariat, przybył tutaj i nasze drogi się przemierzały, walka o krzyże, kaplicę w szpitalu, potem współpraca na niwie kultury w Staszowskim Towarzystwie. Wspólnie działaliśmy. Jest to na tych kanwie tej książki pokazane. Jego udział w wielu spotkaniach opłatkowych i w imprezach, 15-lecie. Tutaj jest wiele osób, które też uczestniczyło. Jest to udokumentowane. To nie jest kapelusza, to nie jest, że tak powiem, no, prawdopodobne. To jest faktografia. Jest to, i z tego jestem dumny, że mogłem na ponad 110 zdjęciach, czego ponad połowa jest również z mojego archiwum, mogłem to udowodnić. No gro oczywiście autorstwa jest zarówno moje zdjęcia były z mojego archiwum, jak i przede wszystkim księdza Henryka, Jacek i Marek Sobieniakowi. Jest to, ale również są inni autorzy zdjęć. I wydaje mi się, bo
bohater tej pozycji jeszcze tego nie widział. To zobaczy dopiero po spotkaniu. Dlatego tym bardziej jest to, uważam, teraz to, co powiem, istotne. Mianowicie jestem dumny, że mogłem zaistnieć jako autor tej biograficznej pozycji o człowieku, który dla tego miasta, dla tego środowiska tak wiele zrobił. Mogę słowo? Tak, proszę bardzo. Żeby nie było źle zrozumiałe, moi drodzy, ja zaprosiłem doktora. To teraz ja przejdę do tych spraw. Tak, jak wszystko, to tak, to mnie chwalić dopiero można po 15 czerwca, że żyję. Że żyje. A dzisiaj na ten temat uważam, dobra, to jest nasz prywatna, dobrze, prywatna rzecz i to mnie krępuje. Dobrze. A po 15, Boże, to już będę patrzył tylko w niebo. Ale jest tam furtka, Jan Paweł czeka, nie ma sprawy. Szczęść Boże, Boże, niech to dobrze będzie dorobek własny. Dobra. No wiecie, tak jakby ta książka o nim to nie był mój dorobek własny, no tak nawiasem. Ale rozumiem, że jest to w twoim odczuciu, Heniu, przedwcześnie, więc ja nie zdradziłem nic więcej ponad to, że to będzie książka poświęcona twojemu życiu, działalności tutaj, w tym terenie, jako budowniczy i rewaloryzator, budowniczy jednego, a rewaloryzator drugiego kościoła i skończyliśmy w tym momencie. No cóż, ja od ostatnich tych 11 lat po wyjeździe ze Staszowa skupiam się w Zagnańsku na działalności, którą podobno tu uprawiałem. Z tym, że świadom tego, że powiedzmy po przystąpieniu Polski do Unii został regionalny, regionalna kultura skazana na zagładę. Nasza polskość to nienormalność, jak powiedział nasz obecny premier, co w ogóle chyba o wszystkim mówi. W związku z tym wszelkie działania tego typu mateczników, jakim jest w Zagnańsku stworzony ze środków prywatnych, w którym parę osób bywało, że wskażę tu kolegę Staszka Ratusznika, czy kolegę Wiesia Kucę. W związku z tym postanowiłem jednak tam, kontynuując tą robotę, którą tu o wiele łatwiej mi przyszło wykonywać, ponieważ miałem, ja uważam, do roku 2002 zupełnie dobre kontakty z władzą. Wszystko zaczęło się od 2003 i konsekwencji ustawy o pobytu publicznym wolontariacie narzuconej przez Unię, żeby po prostu zniszczyć regionalizm i stworzyć układ regionalny zależny od marszałkowskich, różnego rodzaju ciał, które później stwarzają sobie elektorat. Ja mówię już bardzo otwartym tekstem i dalej tego już powiększać nie będę, tylko musiałem to powiedzieć w aspekcie, na co mogę liczyć i na co liczyć może oryginalna polska kultura. Otóż na siebie, na własne środki, na własną inwencję i proszę mi wierzyć, jestem głęboko o tym przekonany, bardzo dobrze, że magister to nagrywa. Chciałbym, żeby to było spopularyzowane. Czasy dla kultury oddolnej, niezależnej się skończyły. Jest teraz kultura i ta działalność tutaj, którą zaraz powiem, w tym aspekcie proszę patrzeć jako na działalność człowieka, który nie dostaje żadnej złotówki od nikogo. Jest to działalność z własnego, że tak powiem, powiedzmy własnej inwencji, własnych środków, sponsorów, którzy nawet nie chcą podawać swoich nazwisk, żeby się gdzieś nie narazić. Wczoraj miałem bardzo miłe spotkanie z panią, tutaj zdradzam pewne rzeczy, ale dlaczego mam nie powiedzieć, panią Renatą Drost, główną solistką tego teatru, czy tego programu z Malickim i czasami tam oni występowali razem z Laskowikiem. To nieraz telewizja pokazuje. Renata Drost, jedna z tych dwóch, jak oni mówią na nią, szaf, a ona o siebie mówi
moherowa, wieża moherowa, jest ten moherowy beret. Wczoraj mi to oświadczyła i dlatego tak jest właśnie, pokazałem jej ośrodek patriotyzmu, którym prowadzę, patriotyzmu i kultury, no i właśnie tak się pochyliła nad tymi zdjęciami Adama Bienia, nad pamiątkami po Józefie Piłsudskim, nad pamiątkami po moim ojcu, który też był bohaterem ostatniej wojny, bo pracował na poczcie i przetrzymywał listy denuncjacyjne do gestapo na Polaków, patriotów przez zdrajców Polski i oczywiście oni dzięki temu mogli uciec i wielu, wielu osób uratował życie. I tak żeśmy później porozmawiali, bo ona będzie główną stolistką, główną postacią artystyczną 17 maja. Jesteśmy to włączeni, nie umiem tego włączyć. Przepraszam, ja niestety to jest diabeł, nie jest tego wieku, jest już pierwszego. Wyłącz proszę i to. Więc to będzie 17 maja te posiady i ona będzie tam występować. Żeśmy tak rozmawiali i ona mówi tak, pan się dziwi, że pan nie dostaje żadnych środków z tak różnych, prawda, powiedzmy z tych unijnych, nie unijnych, a ja uważam, że pan powinien się cieszyć, ponieważ te środki są oznaczone. Więc już nie mówiła, prawda? I to chyba o wszystkim mówi. To wszystko powoduje, że prędzej czy później by się pan uczkało. I dlatego jestem dumny, że mimo tych właśnie uwarunkowań udało mi się wydać po wyjeździe ze Staszowa 124 pozycje. Oczywiście ja zgodnie z umową, która była dżentelmeńską, zawarta w 2006 roku z następcami po mnie na stanowisku prezesa, kontynuuję Bibliotekę Świętokrzyską z numeracją, jakby kontynuacja tej zaczętej w Staszowie. No, oczywiście to nie przeszkadza, że Biblioteka Staszowska może też się inaczej nazywa, to jest wszystko formalne, dlatego ta jest tak jakby przez pewien czas podwójna numeracja, a teraz jest już pojedyncza. Przedstawię Państwu książki, które wydałem w tym roku, bo jest 4 miesiące i łatwo w jakimś sensie to zaprezentować. 6 książek, 4 miesiące, niecałe, to chyba niezły dorobek. Tak tylko rzucę. Jan Kamiński, Chicago, poeta, który mieszka od 20 paru lat, to jest zbiór poezji, pierwszy odcień marzeń. Oczywiście oszczędzę Państwu fragmentów, tylko tam, gdzie będzie to konieczne. Najpierw od tych właśnie zagranicznych, polonijnych, bo Polonii bardzo pomagali. Maria Mili-Purymska, Przestrzeń czasu, zbiór poezji, który też mieszkanka Chicago, ona dosyć dłużej tam mieszka. I proszę, jedną próbkę wiersza otworzyłem, bo wszystkie są dobre, także zaprezentuję szczęście. Mówisz, szczęście trzeba łapać garściami. Wyciągam ręce daleko przed siebie i łapię nicość. Raz usiadł motyl na moim ramieniu. Wyczuł moje pragnienie. Patrzył chwilę zdziwiony, po czym odchrulał w letni poranek. Zbiór wierszy, to już jest drugi jej tomik, należy do grupy Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago, które to zrzeszenie wspomagałem im założyć w roku 2006 podczas drugiego pobytu w Stanach i promowałem wtedy swoją książkę Utknięcia Ameryki i muszę powiedzieć, jestem dumny z dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o amerykańskie, powiedzmy teraz jesteśmy przy tym temacie, że jestem członkiem honorowym Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago i posiadam medal Paderewskiego, medal Ignacego Jana Paderewskiego, przyznany przez Polonię Filadelfijską. Natomiast tu honorowe oznaczenie i odznaczenie tak zwanego honorowego scyzoryka przyznała mi Polonia Chicagowska. Wystarczył, że ten temat. Trzecia, że tak powiem, pozycja też poetycka,
to doskonale wam znana autorka Irena Duchowska. Ona brała udział w czwartych targach wydawnictw regionalnych, które były i w Kielcach, i w Staszowie w 2004 roku. Po piątych nie było. A wiecie państwo, dlaczego piątych nie było? Bo w 2006 roku pan minister, nie będę wymieniał jego nazwiska ze względu na to, że jest miłosierdzie Boże, prawda? Pan minister dał patronat, ale zapomniał dać grosza. Tak. Więc w związku z tym raczej 15 tysięcy włożyć nie mogłem. Wtedy jeszcze nie stać mi było, bo teraz być może, że jeszcze bym się na to rzucił, ale już nie te czasy i nie ta energia. Wtedy jeszcze mogłem to zrobić, ale środków nie było. I dlatego zacząłem organizować posiady w cieniu Bartka. Posiadów jest już od 2006 roku. Najpierw było jesienią pierwsze, później były co roku już w maju w miejscu targów i teraz jest też w maju 9. No powiem tylko tyle, że były różne tematy. Nie będę was zanudzał, ale powiem może kto był. No była u mnie świętej pamięci Wojtek Siemion, bywał Czesław i Janina Jaroszyńscy, on grał w Czarnych Chmurach, też chrześcijańskich, ona podpora tego kabaretu, właśnie kabaretu wieczorku przy mikrofonie, bywał też Zbyszek Święch, no teraz jest w nie najlepszej kondycji, nie może dojść za bardzo do siebie, ale mam nadzieję, że dojdzie. No profesor Tyszka oczywiście, państwo Kabacowie, no i cała plejada aktorów o mniejszym znaczeniu, powiedzmy, nazwisk. A teraz w tym roku właśnie zapowiedział się właśnie z tego programu pan Jacek Kęcik. To jest główna postać tego właśnie programu z Malickim. Zreżyseruje i pisze, prawda, teksty. No i pani solistka, właśnie pani ta Renata Drost, której będzie akompaniował Artur Jaron. To jest zbiorczy tonik. On ma różne tonacje. Irena Duchowska to jest osobą bardzo energiczną, bardzo przedsiębiorczą i robiącą wszystko za szybko. Można robić szybko prozę, czasami się to odbywa, odbija negatywnie na stylu, ale można to później korelować. Natomiast za szybka poezja czasami odbija się czkawką. Nie mówię, że akurat w tych wierszach, ale ja zawsze z nią jak rozmawiam, to mówię: Irenko, weź troszeczkę wyhamuj. Ten tomik jest specyficzny. Ona zrobiła taki inny trochę wymiar, prawda? Zrobiła duży nakład. Będzie też na posiadach. Będzie go prezentować, więc nie chcę zdradzać szczegółów, prawda? Następna pozycja, bardzo ciekawa, szczególnie dla państwa terenu i przy okazji taka smutna refleksja. Co mi leży na wątrobie, czyli rytiańskie jodły nadal szumią. Jest to autor związany ze Szczeką, Henryk Wątroba. Minęła mu w listopadzie 85. rocznica urodzin. Pisał od 2 lat w Farmerze, jest to takie pismo rolnicze. Więc ja pomyślałem sobie, że dobrze byłoby i z własnej kasy mu to po prostu pomogłem sfinansować, jako że pan wójt Rytwian, też miłosierdzie Boże, więc nie nazwisk nie będę mówił, ale wy wiecie dokładnie, kto to jest. Atrakcje Rytwian. Cała, chyba no 5 stron zdjęć. Mnie interesuje, że to za mało promowana jest gmina. Nie będę komentował. Nie kupił ani jednego egzemplarza. Nie powiem, jak nazwał go pan Dorosiński w liście do mnie ze względu na Dom Boży, prawda? Bo byłoby brzydko, a on jest z Rytwian. Pan Dorosiński, tak? O tym się dowiedział. Właściwie nakład już jest wyczerpany, bo to jest niewiele. Ja rozsyłam to, żeby to nie leżało w domu. Baltazar K. Ja i reszta świata. Andrzej Tyszka. No, poznają właśnie profesora Tyszkę, bo on tu bywał i na targach, i był na trzecich targach.
postać bardzo, bardzo emocjonalnie związana z moherowymi beretami, czyli mnie bardzo bliska. Tak. Włocławek, nie tylko Włocławek. To jest, proszę Państwa, album, który już Państwu pokazywałem. Niektóre osoby już dostały, bo wysyłałem. Album, który jest nie tylko o Włocławku, ale również jest o świątyni, prawda, znaczy o Licheniu, o również jest troszeczkę pokazanych takich zdjęć tego samolotu, co to później nieszczęśliwie kierowany, prawda, się był rozbił i przy okazji 96 osób najbardziej potrzebnych dla Polski, najbardziej znienawidzonych przez niektórych poszedł ten samolot i ci ludzie do nieba, więc tu są to fakty, prawda, jak to powiedzmy. Jeszcze ten samolot można obejrzeć, którego nam jako jeszcze można obejrzeć, bo teraz nawet szczątków nam nie dają. To jest nasza duma, prawda? Nawet się już przestaliśmy upominać, bo po co drażnić lwa? Proszę Państwa, to jest 6 książeczek, które wydane zostały. Mam nadzieję, że do końca roku jeszcze wydamy przynajmniej 4. Natomiast teraz chciałbym Państwu pokazać książki, które uważam, w każdym szanującym się domu staszowskim powinny być. To tak się składa, że są wszystkie mojego autorstwa. Jako że, jak Państwo wiecie, ja uważam pobyt w Staszowie jako bardzo ważny, jeżeli nie najważniejszy w moim życiu. Tu kształtowała się nie tylko moja, powiedzmy, moja kultura wewnętrzna i jakaś, powiedzmy, jakaś psychika, ale tutaj ja odniosłem nie tylko, co niektórzy mi ciągle wypominają, te porażki wyborcze, porażki, ale szereg sukcesów, o których nie można po prostu wyeliminować. Razem osiągaliśmy te sukcesy. Staszów w latach 92, 94, 98, jeszcze za życia Bienia i zaraz po jego odejściu, był stolicą kulturalną Polski regionalnej. Tak jest nazywany w niektórych, proszę Państwa, opracowaniach naukowych. I to nikt nam nie może, nie mnie, bo ja bym bez pomocy Państwa nie zorganizował ani muzeum. Niech wszystkim ziemia lekką będzie ci, co nie pomogli, żeby to muzeum było gdzie indziej. Nie chcę tego ruszać, to jest nie moja, to oni są stwórcy. Proszę Państwa, więc to jest ważne, ale w muzeum powstało. Tu dziękuję koledze Lucjanowi, który w moich czasach był moim zastępcą, a później prowadził tą orkę, wykonywał, to wie, ile trudu, ile pracy kosztowało, żeby to wszystko funkcjonowało. Lucjan, jestem Ci bardzo wdzięczny za to. I jestem w ogóle wdzięczny za to, że ten oślenie tylko moje. Ale to przekaż tym, którzy Ci pomagają. Natomiast ja ciągle wiedziałem i mówiono mi, że Ty to tam prowadzisz. To mówię o muzeum. I dobrze, że to chciałoby się, to co Pęca pokazał w almanachu numer 4, ten sen, kiedy on się budzi i widzi muzeum w ratuszu. I ten sen, on jest opisany, prawda, tak. Obyśmy dożyli tych czasów. Obojętne gdzie będę, no chyba że Bóg mnie wezmie tam, to wtedy nie, to duchem będę. Ale obojętnie, to przyjechałbym na uruchomienie, oddanie muzeum do ratusza. Proszę mi wierzyć, jestem bardzo emocjonalnie związany z tym ośrodkiem. Tam tyle imprez tośmy zorganizowali, że wspomnę Szajnę, że wspomnę Szwarca Bronikowskiego. To są postacie bardzo ważne. Wydałem taką książeczkę, Kolarze Pamięci. Tą też wypadałoby mieć, drodzy staszowianie, u siebie. Książka jest dedykowana nieobecnym przyjaciołom. Zaliczyłem do tych 12 osób Adama Bienia, doskonale Wam znanego, Jerzego Fijałkowskiego,
doskonale Państwa poznanymi. Jerzego Kapuścińskiego też bywał z okazji powstania styczniowego w rocznicy. Mariannę Karpińską, Waldemara Kowalskiego, nie wszyscy może pamiętają, ale on się załapywał już na Staszów, Romana Sausera był na spotkaniu autorskim, właśnie był też w Staszowie. Jeszcze ze Wojciech Siemion, Krzysztof Szular, Stanisław Szwarc-Bronikowski, Maciej Wójcicki był na promocji almanaku. Maciej Wójcicki. Lekarz, śpiewak, wszyscy ubozi są oczywiście. Manfred Cenker i Wojtek Żuklowski. To jest 12 moich esejów wspomnieniowych poświęconych tym ludziom. To może nie obowiązkowo, ale też bym zalecał. Te wszystkie książki są w samochodzie, jeżeli będą nabywcy, żona moja pójdzie po te egzemplarze. Staszów tamtych lat. Nie muszę nic mówić, tu chcę powiedzieć i podziękować drugiej osobie w tym miejscu, panu Bogdanowi Juszczykowi. Panie Bogdanie, żeby nie pan, to wiele osób w Staszowie nie uwierzałoby na przykład tej książki, nie mówiąc już tylko o tej. Ile książek? Tylko jedynie w Staszowie u pana Juszczyka w rynku, od czasu, kiedy był film kręcony, drugi film, ten na nasz temat, no tam ja byłem jako recepty pana Macieja, czy coś takiego się nazywało, i wtedy się to kończyło właśnie pokazaniem gońca w pańskim tym tekstylnym sklepie, prawda? I ten sklep jest jedynym punktem, gdzie książka, i o tobie ta książka też tam jest. Czy chcesz, czy nie chcesz. Także, tak, Staszów tamtych lat. No, ja dodam, jeśli można, no to jest pozycja, ja próbowałem liczyć, no to wielokrotnie, to o ile się nie pomyliłem, to sprzedałem tego blisko 200 sztuk. No na pewno, powyżej. U mnie tylko. Powyżej. To tylko u pana się sprzedawało, na resztę to ja rozdawałem. No nie chcę być złośliwy, bo wczoraj była, że tak powiem, pan mnie prowokuje, wczoraj była taka wielka uroczystość, podniosłość. My musimy się od Jana Pawła II uczyć, żeby kochać naszych nieprzyjaciół. To jest bardzo trudne. Ja zdobyłam się tylko na jedną rzecz. Nie chcę im nic życzyć i nie chcę ich znać. Natomiast, przepraszam, gdzieś się powiedziałem, nie chcę ich znać, ale życzę im jak najlepiej. Ale żeby do tego stopnia, to trzeba naprawdę być świętym. I to, o ile ja znam ludzi, to tylko chyba właśnie Jan Paweł II potrafił do tego człowieka, który strzela do niego, jako człowiek do człowieka pójść, objąć go, mimo niebezpieczeństwa, które tamten, no, mógł, czy dusi, czy, no pewno, że ochrona by się tam rzuciła. Ale on onieśmielał tą swoją dobrocią. To jest przejmujące, jak się ogląda tę scenę. To jest świętość. Starajmy się być, dlatego ja też staram się, no dobrze, nie powiem w takim razie, dlaczego, nie powiem, kto, jakie urzędy nie kupiły żadnej książki, no ale są dwa, to wiadomo, że to lepiej nie powiedzieć, tak, no urzędy się nie splamiły, tak, no ale to, no miłosierdzie Boże. Warto tą książkę mieć, naprawdę, jest ich jeszcze 60 z nakładu 500 egzemplarzy, koniec, wznowienia nie będzie. Także ja nie muszę się spieszyć z sprzedażą, tak, to jest tak po prostu dla... Powiedziałem tylko, że gdybym ja był, to uważam, że ta książka jest obowiązkowa w każdym domu. Szlakiem wybranych dworów i pałaców Kieletczyzny. Jest tutaj trochę historii i trochę dworów tutaj, a głównie pałaców ziemi staszowskiej. Uważam, że również powinna się znaleźć ta pozycja w domu staszowianina. W służbie regionu świętokrzyskiego. No to było wydane trochę temu, bo w 2010 roku tą książkę rozdawaliśmy wszystkim uczestnikom kongresu, bo muszę Państwu powiedzieć, że w roku 2010 byłem organizatorem, przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Kilka osób już z tego komitetu nie żyje, jak Seweryn Wisłocki między innymi, jak Jerzy Kapuściński i Adam
Kamerski. Już naliczyłem 3 osoby. Odeszły. Byłem przewodniczącym, tutaj też bardzo wspomagał mnie kolega Staszek Ratusznik, później zdrowotny zdrowotnych wypadł, ale ciągle liczę, że może wróci na łono regionalizmu świętokrzyskiego w Zagnańsku. Więc ta książka ma dużą część, którą powiedzmy tak zwana kronika wydarzeń, gdzie jest bardzo dużo staszowianów. Kronika działalności w latach 99-2009. Połowa tej książki udokumentowane, no, gdzie się tam odbywało, co się tam w tym Staszowie działało. I to też uważam, powinna być ta książeczka. Zwłaszcza, że ja to wszystkie książki się udostępniam w cenach promocyjnych, ta będzie 10 zł kosztować, normalnie kosztowa 25. Żyli wśród nas. Celowo na końcu chcę ją zaprezentować. Ponieważ człowiek żyje tak długo, znaczy właściwie umiera dwa razy. Umiera jak odchodzi i umiera jak tracimy o nim pamięć. No nie ja bym myślił, to ja powtarzam samą rzecz. Więc żeby zachować pamięć o lekarzach, myśmy podjęli, ja jestem działaczem izb lekarskich, do niedawna Regionalnej Świętokrzyskiej, a od tygodnia jestem sekretarzem Naczelnej Komisji Rewizyjnej Izb Lekarskich, więc szczebla centralnego. Ale to nie dlatego mówię, żeby powiedzmy się chwalić, bo to jest ogromna robota, no, ale to, ale zdążyłem, działając w Kielcach, wydać tą książeczkę. Żyli wśród nas. Odeszli w latach 1990-2013. Lekarze. Tu jest 200 nazwisk. Z tego przynajmniej 20 staszowskich. Wspomnę tylko o moim przyjacielu, który niedawno odszedł. Niestety o Maćku Zajączkowskim nie zdążyłem napisać, bo książka się ukazała pół roku temu. Bardzo dowiedziałem się od prawda, prałata przybył na początku kwietnia z taką no, właśnie chwilową informacją, że odszedł właśnie Maciek Zajączkowski. Mój rówieśnik. Czasami żeśmy się przekomarzali, kto z nas jest starszy, doszliśmy do wniosku, że ja o 15 minut. Dla mnie był szoking ta wiadomość, bo on wydawało się, że jest pełen zdrowia, no, odszedł. Natomiast tu jest opisany Staszek Madej. Z tym byłem bardzo blisko związany, bo on nie tylko był wspaniałym lekarzem specjalistą. Państwo wszyscy dokładnie wiecie, jak ile ten człowiek zrobił dla zdrowia, szczególnie tej części oddechowej mieszkańców Staszowa. I uczestniczył i w badaniach, prawda? Praca doktorska jego dotyczyła właśnie stanu wpływu zanieczyszczeń na te drogi oddechowe. Z profesorem Skarżyńskim, z którym teraz współpracuje na szczeblu centralnym, prawda, głównym profesorem laryngologii, który ma ten ośrodek, prawda, zwalczania głuchoty i od coraz młodszego wieku, on bardzo wiele prac napisali razem. Muszę Państwu powiedzieć, że o tym wiedziałem, że Staszek choruje. On od pewnego czasu przestał do mnie przyjeżdżać, bo on uczestniczył w życiu w Gdańsku również. No cóż, odszedł. No, odeszli wcześniej, jeszcze za moich czasów, no to jest tutaj i Kleszczowie, prawda, ale tu Gałęziowski, prawda, potem no, Łukasiewicz, przeważam, że ja bez tytułów mówię, Grosicki, Olszowiec, na którego 90-leciu byłem i tu nikt nie zapowiadało. Kolego, zupełnie nic się czuję, już ja o tych swoich kłopotach z czuską to zapomniałem, on tak szybko potrafił mówić. Ja o nim zachowałem go we wdzięcznej pamięci, tak samo jak i moja żona, która była jego zastępcą, jak pracowała tutaj na oddziale. Chcę w tym miejscu powtórzyć za prałatem. Rzeczywiście nie byłoby tych książek, i to nie tylko chodzi o finanse, gdyby nie moja żona. Te wszystkie książki, nie słuchaj teraz, te wszystkie książki są przez nią, korekta jest robiona. Ona mi kiedyś powiedziała tak, jak ja stracę wzrok, to tobie będę zawdzięczać. No kiedyś spróbowałem, dziękujemy. I kiedyś spróbowałem właśnie
kogo innego korzystać prawda, z tych usług. No i szybko zacząłem prosić ją o powrót do jej pracy. Czasami to nawet wchodzi w moje kompetencje. Ja jestem tu redaktorem tych wszystkich książek. Czasami mówię, wiesz, ja bym tutaj jednak trochę inaczej to ujęła. No i zawsze się liczę z jej zdaniem. Uważam, że gdybym miała więcej czasu, to pisałaby wcale nie gorsze książki niż ja. No może nie mówię lepsze, ale nie gorsze. W każdym bądź razie, to zresztą podkreślił pan profesor Pernik, któremu wysłała taka księga z okazji 80-lecia, wydana była, to był jej pierwszy promotor jej pracy doktorskiej, jeszcze w Białymstoku, prawda, ona robiła tutaj pracę doktorską, no ale u niego pracowała, bardzo zacny lekarz, jeszcze żyje. Ma 30 lat młodszą żonę, może dlatego żyje, tak powiedzmy dobrze się czuje. No ale, ale muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy była wydana ta książka, księga pamiątkowa, jakbyśmy się spotkali, to mówi, wie pan, pana żona to naprawdę ma talent literacki. Bo ona tak napisała, opisała o swoim pierwszym szefie. Ale wracam teraz do tej książeczki. Proszę państwa, jest to kompendium wiedzy. Tu jest i o Wojtku Musiale, który też tu bywał, prawda? Doktorze Machurze, który też tu bywał. Przybylski, który pracował po wojnie w Staszowie. Proszę państwa, no nie będę mówił szczegółów, ale też za symboliczne 10 zł książka może trafić do państwa rąk. Dlatego że naprawdę warto mieć i czasami sięgać do tych faktów, do tych wspomnień o tych ludziach. Proszę państwa, na koniec wstępu, myślę, że może będą pytania. Nie chcę przynudzać. Proszę państwa, powiem tak, trzymam tu książkę, którą trudno nazwać książką, a ona jest jeszcze większą ma wartość niż książka. Hanna Bieńbielska. Ja po odejściu, znaczy Adama, wydałem im dwie pozycje książkowe. Jeszcze za życia Staszka. Transformacja i my ukazała się już po jego śmierci. Muszę państwu powiedzieć, że ja bardzo przeżyłem, jak ona do mnie zadzwoniła i powiedziała tak. Słuchaj Maciek, ja mam jeszcze paczkę. Nikt nie chce jej kupić tej transformacji. Może ty byś wziął. Oczywiście wziąłem, zapłaciłem i rozdaję. I mi się przykro zrobiło, bo to jest abecadło dla ludowców. Ja kiedyś byłem ludowcem, teraz się wstydzę za takich ludowców, którzy nie potrafią sięgać do źródeł, do materiałów, bienia myśli i tak dalej. Bo pytam ją, czy kupili? Nie. Nie są zainteresowani. Nie komentuję. I ona napisała książkę po odejściu męża poświęconą jemu, Silvarelu. Ja tą książeczkę drukuję we fragmentach w Gońcu. Nowy Goniec ukaże się w maju. Koledze Juszczykowi przekażę z 50 egzemplarzy tych Gońców, żeby tam za symboliczną złotówkę, prawda, rozprowadzał. No bo rozdać to, jak pan rozdaje, to weźmiesz w kąt i od... Chociaż mówię, żeby to było. I tam jest fragment. Przeczytam państwu. Fragment. Otworzyłem też, bo byle jak otworzycie stronę, jest piękny styl. Ciągle czegoś szukam. Czasem znajduję, ale bywa, że nie to, o co mi chodziło. Przypomina mi się tata i jego pytanie. Tata to jest Adam Bin. Powiedz dziecko, dlaczego tak jest, że jeśli człowiek czegoś szuka, z reguły nie znajduje tego, czego szuka, a znajduje coś zupełnie innego. Znalazłam dziś męską, letnią czapkę z daszkiem, która wzięła na siebie wszystkie palące promienie słońca ubiegłych lat. W kieszeni ciepłej kurtki prócz średnio czystej chusteczki do nosa. Kartka ze spisem zakupów, których dokonywaliśmy w Osieku minionej jesieni, czyli
ze Staszkiem, czyli z mężem, który odszedł. Tygodnik Nadwiślański, polityka, chleb, jeszcze coś, co jakoś wzrusza, to się śmieszy, pół litra wody. Pamiętam, wódka posłużyła nam wtedy do sporządzenia nalewki na piglię. Owoce były już wcześniej starannie zasypane cukrem w dużym słoju. Listę różnych zakupów, niczym zamierzchły ślad minionego życia, odnajduje mnie pierwszy raz. Otóż i znowu przypomnienie, bo nasuwają się one nieustannie. W 1996 roku wybraliśmy się wraz z sędziwym tatą Adamem Bieniem do Milanówka, by odwiedzić nasze dawne mieszkanie przy Podgórnej 38. Poszukać w skrytce pod podłogą starych dokumentów. Wielka była radość przeglądania tych bezcennych, odnalezionych pamiątek, a nagle z teczki pełnej owych historycznych skarbów wypadła karteczka, a na niej pismem mamy Zofii. Wszędzie poznałaby mi charakter pisma. Zanotowana skromna lista wojennych zakupów. Chleb, śmietana, ser. Proza życia, tak cudownie przemieszana z tym, co historyczne i co wzniosłe. Ta proza i dziś wydobywa mnie z zamyślenia. Czuwam oto nad wielkim koszeniem trawy. Zaglądając co chwila do wezwanego pilnie sąsiada, który w zręcznych rękach dzierży zwykłą kosę. Boże, jak ja lubię tych wszystkich tutejszych ludzi, ich sposób patrzenia na rzeczywistość. Posługuję się archaicznym narzędziem pracy, choć przecież mam elektryczną kosiarkę. Była ona jednym z ostatnich naszych wspólnych zakupów. Pani, mój mistrz od kosy, ma na ten temat swe zdanie. Kosiarka by tej trawy nie dała rady, ani róż by nie ścięła, bo za wielka urosła. Tak to pani jest, gdy nagle gospodarza zabrakło. Fragment. To się czyta, proszę Państwa, jak świetną wspomnieniową prozę. Są to refleksje kobiety, która straciła dwóch najważniejszych mężczyzn swojego życia. Ojca i męża. I Hania do mnie zadzwoniła kiedyś. Nie wydawaj tej książki, bo wiem, że masz inne kłopoty. Ja mówię, Haniu, no ale może jak zarobię tego, to może bym wydał. No i kto to kupi? Pytanie, kto to kupi? Gorzkie z powodu tych doświadczeń fatalnych ze sprzedażą książki Transformacja i my. Mam jeszcze pół paczki, bo nie wszystko rozdałem tej Transformacji i my. I też za 10 zł jestem w stanie Państwu. Dzisiaj też tak, chyba jest, bo bagażnik żony jest mały, ale jeszcze się trochę zmieściło. Się znalazłem. No cóż, na koniec ja mogę powiedzieć, co robię na co dzień. Jestem szczęśliwym dziadkiem czwórki wnucząt. Mamy w tej chwili 2-2. Mamy 7-letniego wnuka od syna Wita Macieja. 7-miesięcznego wnuka, przepraszam, jak to żona czasami ratuje tak. Otóż Wit Maciej, mój jedyny syn, najmłodszy, który kończy 14 czerwca 33 lata, ma na razie ślubną, prawda, żonę cywilną, a niedługo będzie już miał kościelną, ale ma już syna, już ochrzczonego. Mówię otwartym tekstem, prawda, bo bardzo to przeżywałem, ale nie miałem na to żadnego wpływu. Chłopak się wychowuje doskonale, jest naprawdę w miłości otoczony. 7-miesięczny, mieszkają w Łodzi, Kazika. Mam 10-letniego wnuka od córki, tej, która tu też chodziła do szkoły, Doroty Zaremskiej, tej lekarki, która jeździ po całym świecie, była wczoraj w Lizbonie, za tydzień leci do Bostonu, Brisbane pół roku temu, habilitację kończy, no żyją, ja tylko trochę mam do niej żalu, żeby dziećmi. Ale o dziwo, syn i córka wychowani są naprawdę, bo mam porównania do innych wnucząt, wiedzą, co można, co nie można. Czyli może to w genach jest. Córka jej, czyli moja najstarsza wnuczka Kasia, jest absolwentem, ma 25 lat, będzie kończyć na jesieni, jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i w tej chwili robi
Szkołę sędziowsko-prokuratorską, sędziowską, prawda, w Krakowie i jakoś sobie radzi, przedwczoraj zdała prawo jazdy nawet, także, ale na pytanie, kiedy dostanę prodziadkiem, to mówi nieprędko. Mnie się też nie spieszy. Jeszcze jest czwarta, prawda, wnuczka, czyli druga wnuczka, czwarte wnuczotko, 13-letni podlotek, Gosia, taka jak i mama Ilona, która tutaj szalała, to tu pani Szyszkowa może to potwierdzić, prawda? Myślałem, że ona będzie dzisiaj. Coś słabo, ale ja nie chodzą na tę mszę, skoro pojedynku tutaj nie ma. To właśnie jej córka, ona mieszka w Warszawie. No i troje dzieci, ta właśnie Dorota, lekarka, Ilona, która jest inżynierem, mieszka w Warszawie i między innymi uprawia sport. Ostatnio ukończyła maraton warszawski, co będzie w końcu pokazane, jak dobiega w doskonałej formie, w czasie 4 godziny 45 minut. Więc nie najgorszy. No i syn, który mieszka w Łodzi, który ma właśnie teraz tego syna, prawda, czyli naszego najmłodszego wnuczka. Jest po Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ale głównie zajmuje się, jest w zespole Bruno Schulz, wydali 4 płyty. I to byłoby chyba na tyle. Dziękuję. Prosimy bardzo, może z Państwem ktoś chce coś zapytać. Tak jest, można otrzyma pełną odpowiedź. Pełną. Prosimy bardzo. Proszę bardzo. Ja bym to zwrócił uwagę, moi drodzy, na osobę Ojca Świętego na Pawła II, który jest tak bardzo zanurzony w kulturze każdego kraju, szczególnie polskim, ale widzieliśmy wszędzie, gdziekolwiek był, z wizytą pasterską, kultura danego narodu była dla niego świętością i dlatego pozwolił on właśnie, Jan Paweł II, to wszystko, co przeżywanie Eucharystii na przykład, te ich tańce w Afryce czy w Ameryce Południowej, tym jak się potrafią cieszyć, włączył to do liturgii mszy świętej. Te wszystkie spotkania Ojca Świętego z ludźmi na wszystkich kontynentach, kiedy mu zakładano i różne czapki, i kapelusze, i misie, i przytulanki, i dzieci, które kochał, to wszystko dawał wyraz, a najbardziej przez pocałunek ziemi, do której przybywał, dawał znak, że ich szanuje i kocha. A wszystko to wyrastało z miłości do Boga i do tych ludzi. Dla nas pozostanie na zawsze tym, kim jest w naszych sercach. Chciałbym tu tylko zwrócić uwagę, moi drodzy, ta książka mnie najbardziej interesuje, Staszów tamtych lat, jeszcze były takie zakamarki staszowskie, wcześniejsze wydanie, piękne, wspaniałe, ale proszę, tutaj jest zdjęcie jedno naszej ulicy Kościelnej, kiedy wychodzimy z kościoła, tragedia Staszowa w 1821 roku, cholera, i bierzemy krzyż i idziemy do Sulisławic, do Matki Bożej, żeby zaraza odeszła. Wtedy jest publikowane zdjęcie z tamtego czasu, kiedy, moi drodzy, ulica Kościelna, nie ma bruku, nie ma nic, są rynsztoki, poprzez które leci woda, spadowa, deszczowa, inna. A na rogu tutaj, gdzie jest ten zakład fryzjerski, tutaj na jezdni, w jezdni jest umiejscowiony pomnik, fragment tego pomnika sulisławskiego, który jest teraz w oddali, tam jest poprawiony, obłożony tą czerwoną cegłą, wszystko. To jest miejsce, gdzie chowano Bocieszka i tu. A tu sobie wybrał miejsce na swój grób, ten ostatni, który chował tych wszystkich, którzy zaraza zabierali. Proszę zauważyć, ja operuję tą datą 1821, bo tak mi się wydaje, nie wiem,
kiedy tam próg założono, ale jakże dziwnie wygląda ta ulica Kościelna, te domki, które były, inne przybyły już w czasie, a ona zachowała ten charakter. A najważniejszym punktem odniesienia jest Kościół Świętego Bartłomieja. Niezmieniony, z dzwonnicą, z kaplecą tęczyńskim, z wejściem do świątyni. I jest takie zdjęcie, gdzie ludzie idą w tych strojach, długie szaty, powłóczyste chustki na głowach. Oczywiście wtedy wioska idą do świątyni, drogą polną, jaką była wtedy ulica Kościelna. I następna książka, która mi bardzo jestem z całym uznaniem dla mojego przyjaciela, o szlakiem wybranych albumów pałaców Kielecczyzny. Tutaj na pierwszym miejscu jest ten dwór w Kurozwękach. I za co mamy Panu Bogu dziękować? Jeżeli ja znam troszeczkę z tej historii, tej ziemi, to dzięki Bogu, że tam były jakieś zakłady, czy zbożowe, czy jakaś spółdzielnia, czy coś. Tam, gdzie weszła szkoła, tam gdziekolwiek coś było. Te miejsca zostały uratowane od zakłady. Potem przyszła władza. Niszczyła to wszystko, co polskie, co magnackie, co szlacheckie. To wszystko, czym była Polska, bo to jest historia, moi drodzy. I to Macieju, jeżeli ty żeś to zebrał szlakiem tutaj, Wisły, i to są te miejscowości tak blisko Staszowa, koło Kielc, ja to czytałem z największą przyjemnością i cieszę się, że znaleźli się ludzie teraz, którzy w stanie bardzo upadku tych budowli kupują, odnawiają, a najbardziej, jeżeli są związki rodzinne, nazwiska. Bo i to jest przykładem Kurozwęki, kiedy wrócił ten pan Popiel z Afryki Południowej, gdzie zrobił biznes i tutaj wsadził, został. A w tej chwili widzimy dopiero, jak Kurozwęki dwór funkcjonuje. To nie jest, moi drodzy, pochwała dla Pana Popiela. To jest pochwała dla tych wszystkich, którzy uratowali tą kulturę naszej ziemi staszowskiej, a konkretnie Kurozwęki. Jestem szczęśliwy, że jesteś z nami. Pisz więcej o Staszowie, a teraz powinno spod tego biura, gdzie masz lekarzy, masz wszystkich, którzy odeszli, czytałem to wszystko. Oczywiście, laryngolog, moi drodzy, musimy pamiętać o doktorze Madeju. To jest oddział wojewódzki w Staszowie. Oddział wojewódzki laryngologii. Bardzo przychylny człowiek pochowany w Kielcach, przychylny dla księży. Mogę tylko powiedzieć, wszystkich biskupów leczył, proszę księdza dziekana, kiedy tam mnie ksiądz umówił o doktora Madeja, bo coś gardło, jak zawsze, trochę dłużej, trochę tak. Boże, czekał, wszystko, wspaniały. On do każdego się tak odnosił. Piękna, wspaniała postać staszowska. Bóg ci zapłać, że to wyciągnąłeś z lamusa, ukazałeś się. I to jest kultura, przyjacielu. Dla której nie spodziewaj się żadnych zaszczytów, żadnych nic, ale dopiero, mój drogi, zrozumiesz, tak jak ja, jak pójdziesz na emeryturę, to dopiero zrozumiesz, że jest to najpiękniejszy czas, jaki człowiek przeżywa. Już nie ja, ale tam niebo. Amen. Tak. Jeżeli można, bardzo proszę. Tylko zanim, Staszku, zapytasz, albo najpierw ty zapytaj, a później ja powiem, bo sprowokował mnie prałat, nad czym ja teraz zajmuję się po napisaniu jego biografii. Proszę bardzo, Staszku. Ja nie chcę pytać, bo chcę powiedzieć. A, proszę bardzo. Więc tak, kiedy spotkałem Macieja? No, kiedyś udałem się z koleżanką, która mieszka w Warszawie, skończyła prawo. I wybraliśmy się ze Staszowa do Połańca, do Osieka,
I trafiliśmy do sali. I tam spotkaliśmy doktora Macieja i profesora Tyszkę, właśnie u państwa Bielskich, u pani Hani i pana Stanisława. No i tak można powiedzieć, że zaczęło się moje praktykowanie regionalizmu pod wpływem i patronatem pana doktora Macieja. No i były to, można powiedzieć, bardzo pouczające spotkania w wielu miejscach, bo to one były tak. I w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, wielokrotnie w Zagdańsku, i w Warszawie Muzeum Niepodległości, i w Staszowie na przykład na Golejowie, i w Zespole Szkół imienia Staszica u pana doktora, dyrektora Grabowskiego. No, wielokrotnie na posiadach w cieniu Bartka, także na takich imprezach jak Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Młodzieży, czy tam dla starszych w Zagdańsku. Trzeciego wieku to młodzieżowy. Młodzieżowy, tak? Dla emerytów to przecież. No, oczywiście bywałem także przede wszystkim w tym ośrodku regionalizmu w Zagdańsku i byłem kilka razy gościem u państwa, pani Ludomiry. Mieszkałem, nocowałem w ich domu, no są naprawdę gościnni. Maciej to tak, jak żony nie było, to zaraz lodówkę otwieram, a tam stąd coś dobrego, to często, co ja. Mam się dzielić. A ponieważ kierowałem, no to tam najwyżej lampkę jakoś wina, ale chcę podkreślić, że na posiadach tych majowych, no to tam takie piękne, smaczne rzeczy pani Ludomira przygotowywuje, że to coś pięknego. No oczywiście ludzie, którzy tam przyjeżdżali, to są wybitni ludzie, pisarze, historycy, poeci, filmowcy, naprawdę warto tam do Macieja przyjeżdżać. No niestety, no to zdrowie. Podupadłem tak, że pół roku chorowałem. Potem teraz ostatnio miałem i zawał, i trzy zabiegi, trochę pięć stentów mi. I żyjemy 100 lat. Tak. Więc przede wszystkim chciałem podkreślić tą wielką pracowitość pana Macieja. Tak jest. Energię. Jeszcze. Niespotykaną energię. Jeszcze. I chwała mu za to. No. Proszę państwa, ja mam taką książeczkę wydane tam pani Lucyna Kukowska, ona wydała Włocławek, tak? Tak. To jest bardzo ten Włocławek, to jest o Włocławku, ale nie tylko, bo tam jest masę materiału o Licheniu. Ta książeczka naprawdę. Pan Maciek mówił, że w każdym domu naszym powinna się znaleźć. Ta książeczka tak. Też, że może być dzisiaj. Przejrzałem, przeczytałem, bardzo dobra książeczka. Natomiast Trwały ślad Lucyny Kukomskiej, to książeczka jest taka nieduża, cienka. Tu z tyłu jest Maciek, jak w rynku tam przed tablicą. Bardzo jeszcze to jest... Młody jeszcze. Tak, młody. No i tu jest początki Maćka działalności w Staszowie, przebieg tej działalności, co on zrobił, czego nie zrobił, co chciał zrobić, co się nie udało. Ta książeczka też powinna być tu w każdym domu. Trwały ślad Lucyny Kukomskiej. Dziękuję. Proszę państwa, ja dwa słowa zanim się rozstaniemy, czy powiedzmy będziemy, jak powiedzieć, no bo nie chcę państwa już zanudzać. Powiem, że człowiek jak już skończy tam ileś lat, to zaczyna się zastanawiać nad podsumowaniem swojego życia, czy zrobił wszystko tak, czy nie chciałby inaczej. A przede wszystkim chciałby przekazać to wszystko, więc w moim umyśle Adam Bieni napisał trylogię. Ja idę jeszcze dalej i mam zamierzam napisać pięcioksiąg. Pierwsza część ukaże się jeszcze w maju na temat Sklerykowa w świat. Będzie dotyczyła okresu mojego dzieciństwa, właściwie początki, prawda, lata szkolne, później studia,
I przybycie do Staszowa w roku 75, spotkanie takich ludzi jak wtedy wikary Kozakiewicz, jak Staszek Madej, Machowski, prawda, cała plejada, Chirek Witkowski. I kończyć się będzie ta część wyjazdem do Libii w roku 82 w grudniu. Druga część to będzie praca na kontrakcie, czyli część lata 83-86. Trzecia część powroty, będą w znaczeniu powroty do rzeczywistości, do życia kulturalnego, z powrotem na stolec prezesa towarzystwa i powroty do życia politycznego. Będzie się kończyć na 4 czerwca, czyli na starcie w wyborach już demokratycznych do Senatu. Bo taki epizod miałem w swoim życiu też. Czwarta część będzie obejmować, jak mówię, to czwarta część, myśmy, Staszów, tak? Staszów w służbie dla Staszowa, czy coś takiego. To będą lata 1989-2003, a ostatni okres to jest w Mateczniku w Zagnańsku 2004-2014. I już chcę, powiedzmy, na 2004 się uspokoić, już przestać prowadzić notatki, bo to mnie już trochę męczy. Pod tytułem ten pięcioksiąg tam tak chciałem. Cały czas ze Słowka pamięci. Rodzina. Rodzinie jest poświęcona. Rodzina. Ona jest poświęcona moim rodzicom i rodzicom Luli jest pierwsza część. Ja mówię o rodzinie w Zagnańsku. A, no ja rozumiem. Jesteś tatusiem, dziadkiem, babcią, czy... A tak, oczywiście. Rodzina. Oczywiście, to jest cenna uwaga, bo to jest najważniejsze, jest zdrowie i rodzina. No. To ty nie jest. Jeszcze jedna o zdrowie. Ja ci życzę, żebyś napisał, skreślił coś na temat Jana Pawła II. A to ja już też... O, myśl. Myśl. A jak będzie myśl, natchnienie, to nasza modlitwa ci pomoże. Jak nauka Jana Pawła II wpływa na nasze działanie. Ja tam nie wiem, nie daj tytułów. Pisz o człowieku. Amen. Dobrze. No, dziękuję. Proszę bardzo, panie. Ponieważ ja nie jestem mieszkanką Staszowa, ale nawiązałam z panią doktorem kontakt, będąc spełnić jeszcze obowiązki dyrektora szkoły w Górozmękach. I wtedy to wspomnienie było piękne, bo była też pani Barbara Wachowicz, a ona chodzi śladami naszych wielkich pisarzy, Żeromskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza. Wtedy właśnie nawiązałam kontakt z panem Maciejem, bo on zaprosił panią Barbarę Wachowicz o odsłonięcie tablicy poświęconej właśnie panu Stefanowi Żeromskiemu, znam wielkiego piewcy naszej kieleckiej ziemi. No i tak to jakoś się ciągnęło. Później no to ja nie jestem ze Staszowa. Żeby do Staszowa dojść, dojechać pod Kurowem, to muszę iść 3 km od Kopuszowa. Ponieważ nasza piękna władza, tak, no nie, ja już teraz naprawdę nie wiem, co mam mówić, bo politycznie, patriotycznie, bo nasza piękna władza tak się postarała, że taka na przykład wioska jak Kotuszów, Kotnica, no to nie chce iść na piechotę takie babki jak my, bo nie ma PKS. Po prostu nie ma PKS. Jak masz te. Jak sobie masz tam samochód w rodzinie, no to cię może podwiozą. A jak nie masz, to przecież mnie nie stać, żebym sobie wynajmowała kogoś, żeby mnie przywoził. Więc ty na piechotę przyszłam. To przyjechałam dzięki mojemu synkowi, bo mieszka w Staszowie. Dzisiaj właśnie dostałam piękną książkę od pana doktora, właśnie tą, nie tylko Wrocławek. I dziękując za tą książkę, pan doktor mnie zaprosił na to dzisiejsze spotkanie. Ja nie wiedziałam właściwie, o co chodzi. No dobra, przyjechałam dlatego, że szanuję bardzo pana doktora, panu również moje rodziny i ich działalność. Więc przyjechałam. No i co? Przepraszam bardzo, księże prałacie. Przepraszam bardzo, ale ja jako stary nauczyciel. Mój ojciec był w niewoli niemieckiej. Ja chciałam być nauczycielem. Byłam w tym komunistycznym czasie. Niestety, teraz, przepraszam bardzo, dziecko pogłaskać nie można, bo nie
Idź mała do kąta, bo się źle zachowujesz. Proszę na dywanik, bo cię terroryzujesz. Nie wolno, nie wolno. Więc ja byłam wychowana w tym komunizmie i byłam nauczycielką i robiło się akademię z dziećmi, z młodzieżą patriotyczne. I ja wcale nie mówię, że ja popieram komunizm absolutnie. Cieszę się, że mamy tą wolność, tylko nie wiem, czy w tej chwili ta wolność jest naprawdę wolnością, a czy jesteśmy jeszcze trzeba przypiąć taką taśmę i nie mówić nic, tylko no jak fajnie. Jak fajnie, że jest tak. Dziękujemy. Nie, dziękujemy za wszystko. Jeszcze Bóg zapłać. No dobra, ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że... Ale najpierw proboszcz mówi stary. Tak, a potem tylko można u samowodzie ręce doktora, ale już bez mówienia. Dziękuję Maćku, że byłeś z nami. Przypomnieliśmy sobie te czasy razem spędzało nam w Staszowie. Gratulujemy twojego wysiłku, twojego ogromnego zaangażowania w tej sprawy. Niech ci Bóg błogosławi. Amen. Od wszystkich, od zarumek pokoju. Dziękujemy. Dziękujemy.